On, Bóg, sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. List do Rzymian, 3 rozdział, 26 werset. Przedstawiony przecinek, nie w tym miejscu, przestawiony. O królu Włoch Umberto opowiada się następującą anegdotę. Pewnego dnia otrzymał petycję od więźnia skazanego na wiele lat z prośbą o umorzenie wyroku. Minister sprawiedliwości zapisał na marginesie tego dokumentu notatkę: łaska niemożliwa pozostawić w więzieniu. Król uważnie przeczytał prośbę i przestudiował wszystkie akta powiązane z tą sprawą. Następnie wziął pióro i zmienił miejsce przecinka w notatce zapisanej przez ministra sprawiedliwości. Od tej pory ona brzmiała tak: łaska niemożliwe pozostawić w więzieniu. Pod tymi słowami dopisał jeszcze jedno krótkie zdanie: zgadzam się. Dzięki temu skazaniec odzyskał wolność. Podobnie jak ten król, postępuje również Pan Jezus. Wszystkie oskarżenia, które słusznie wysuwa przeciwko nam szatan i inni ludzie lub też nasze sumienie, On, Pan Jezus, pragnie na zawsze wymazać. W jaki sposób to czyni? On poniósł winy tych, którzy w Niego wierzą i za nas przyjął na siebie sprawiedliwy Boży sąd. To kosztowało Go wiele więcej niż skreślenie piórem kilku słów. Jak wiele możemy się dowiedzieć, czytając Ewangelię i psalmy. Dla grzesznika, który wyzna swoją winę przed Bogiem i uwierzy w dzieło dokonane na krzyżu Golgoty, Boża łaska sięga o wiele dalej niż królewskie ułaskawienie. Kto uwierzy w Pana Jezusa, jest zbawiony raz na zawsze. Człowiek taki bowiem nie tylko jest ułaskawiony, nie tylko unika kary, lecz zostaje usprawiedliwiony. Jak jedyne w swoim rodzaju i doskonałe jest dzieło Pana Jezusa Chrystusa. Na Jego podstawie wszyscy, którzy w Niego wierzą, są przez Boga uznani za usprawiedliwionych, czystych, tak jakby nigdy nie uczynili niczego złego. Na tym polega usprawiedliwienie. Dlatego uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony i usprawiedliwiony i jako święty wejdziesz do nieba.